Uwaga! Niniejszy odcinek jest pewnym eksperymentem. Informacje zawarte w tym odcinku oraz czynności prowadzone przez wykwalifikowaną do tego osobę nie należy powtarzać w domu. Chociaż jeżeli kliknąłeś w ten film, to pewnie go jeszcze nie zbudowałeś i jesteś we właściwym miejscu. 9 kroków do odświeżenia starego domku w Minecraft. Krok pierwszy. Przygotuj podstawowe materiały budulcowe, które były użyte do wybudowania twojego starego domu. Krok drugi. Zaplanuj swój nowy dom. Zastanów się nad tym, co byś chciał do niego nowego dodać, a co usunąć. Krok trzeci. Czas budowy. Przed przystąpieniem do budowy nie zapomnij również, aby pogłaskać swoich pupilów. Zostało to potwierdzone naukowo, że głaskanie swoich zwierząt zwiększa szanse na wybudowanie ładniejszego domu. Krok czwarty. Zapanuj na trzech... nie ten film. Krok czwarty. Podłoże. Wybierz blok, z którego zbudujesz podstawę swojego domu, po czym postaw kloca. Kolejne. I tak dalej. I na końcu zbuduj takie owalne coś, które nic ci kompletnie nie przypomina. Na koniec dla kontrastu możesz pododawać do swojego cosia trochę sandstone'a, którego pożyczyłeś od kolegi, gdyż samemu nie chciało ci się wybierać kilka tysięcy kratek na publiczną pustynię. Krok wstecz. W międzyczasie okazało się, że nie masz już nic do jedzenia, więc postanowiłeś pójść do swojej kurczakarni po zapasy mięsa na najbliższe stulecia. Po powrocie wstawiasz je do pieca i czekasz, aż po pewnym czasie uświadamiasz sobie jednak, że przez cały czas miałeś upieczone mięso w swojej skrzyni, więc tak naprawdę zmarnowałeś na to cenny czas, ale w tym momencie to i tak już bez różnicy. Krok piąty. Podłoga parzy, więc zbuduj ściany. Zbuduj zarys swojego domu na podstawie swojego pierwowzoru. Pamiętając, że każdy wymiar ma tutaj znaczenie i choćby jeden blok postawiony w złą stronę może zniszczyć cały twój misterny plan. Między budowaniem relaksu możesz także okrować sobie drewno. Czas na drugą warstwę. Staraj się utrzymać jak najbardziej kształt twojego domu. Blok, 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 szkło, blok, szkło, bieganie w kółko, blok, szkło. Tak mniej więcej powinny wyglądać twoje ściany. Krok 5,5. Czas na herbatę. Przy delektowaniu się niecodziennym napojem przypomniało ci się, że miałeś pomóc koledze w instalacji nowoczesnego systemu antywłamaniowego w zamian za oferowany przez niego prezent. Więc zabierasz to, co potrzebujesz i rozpoczynasz montaż. Bombowa gwarancja jakości. Twój kolega na pewno będzie zachwycony, o ile oczywiście przeżyje. Krok. Ale naturę to ty szanuj. Dodaj wstępnie trochę liści, prędzej czy później i tak będziesz do tego zmuszony. Krok szósty. Dachocepcja. Ten krok będzie potrzeba podzielić sobie na trochę mniejszych kroczków plus jeden malutki. Do przygotowania dachu potrzebne będą liście, deski, drewno, kamienne cegły, kamienne półpłytki, schodki i dużo innych rzeczy, o których nie warto teraz wspominać, przypomnieć się to później podczas budowy. Zaczynamy od podstawienia warstwy desek, która będzie utrzymywać niefizyczny minecraftowy dach. Stąd bryki oraz schody uchronią nas od warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, burza, sztorm, tornada i inne przypadkowe pioruny, które czekają, aż nas będą mogły usmażyć, jak jajka na patelni. Do końca pozostało już tak niewiele. Obręcz z półpłytek, obręcz z dębowych schodków. Nie można również zapomnieć o tymczasowej podstawie strychu. Przyspieszamy tempo i budujemy kolejne skomplikowane elementy dachu. Czasami tak skomplikowane, że sam autor tego filmu nie potrafiłby ich drugi raz zbudować, mając do dyspozycji tylko screenshot z gry. Dobra, dodajemy jeszcze kilka schodków, półpłytek, schodków, jeszcze więcej schodków, półpłytek. Dach z takim ciekawym paleniskiem masz już 99% skończony. Ten ostatni procent czeka na detale, które musisz dodać do swojego dachu, aby wyglądało to jeszcze lepiej, gdyż stwierdziłeś, że jednak przydałoby się coś jeszcze tutaj zmienić. Nie tylko na dachu, ale też na dole przydałoby się coś jeszcze dodać. Krok siódmy, wnętrze. Przed przystąpieniem do tego kroku należy wzbogacić się o kilka rzeczy. Po pierwsze kot, który nie daje ci spokoju i prosi cię od początku budowy o oswojenie. Drugie, mniej ważne, ale jednak większa ilość okorowanego drewna i ogółem wszystkiego. Zaczynamy od podłogi. Jeżeli pasuje ci posiadanie trawy w domu lub chcesz ją hodować w jakiś sposób, to spokojnie.
Całe podwórko czeka. Ja uważam, że dirt trzeba szanować i dlatego należy umieszczać go w bardziej dostojnych miejscach niż podłoga twojego domu, więc buduję ją w większości z non-bloków oraz ciemnych dębowych desek. Aha, dodatkowo jeszcze dodałem jako wycieraczkę szafę grającą, ale spokojnie, to nie będzie najdroższa część tego domu. Co będzie w takim razie najdroższą rzeczą, pewnie zapytacie. Ciężko powiedzieć, z jednej strony kowadła, a z drugiej żelazne piece. W sumie to ten cały dom będzie drogi w produkcji, ale za jakość czasami trzeba zapłacić. Nawet jak widać życiem. Ale co kto woli. Tymczasem co do podłogi jeszcze. Okazuje się, że ule w podłodze nie tylko dobrze wyglądają, ale także mają w sobie coś niezwykłego, co wpływa pozytywnie na domowników, którzy mieszkają w takim domu. Więc taki dywan z siana oraz uli może być dobrym pomysłem, plus pszczoły nieźle drapią w nogi, jeżeli ktoś chce uporać się ze swędzącymi stopami. No dobra, to została jeszcze do zrobienia pełnowymiarowa kuchnia, której użyjemy dużo żelaza. Ale spokojnie, to jeszcze nie wszystko. Będziesz musiał się jeszcze wybrać po koralowce, gdyż one także znajdą zastosowanie w całym tak naprawdę domu. Salon nie jest wcale prostszym miejscem do zaaranżowania. W detali oprócz dywanu dodaj tutaj także linkę do wywieszania prania oraz żelazko z stołkiem do prasowania. Czemu trzymać takie rzeczy w salonie? Odpowiedź na to jest bardzo prosta i zwięzła. Dodatkowo kilka mniejszych detali, takich jak puste półki z książkami, doniczki na oknach, klatka schodowa są niezłym pomysłem na to, co może się znaleźć na dolnym piętrze. No i na koniec pozostał już sam strych, który może być już tylko twoim własnym wizjonerskim pomysłem. U mnie są smaczki takie jak koralowce, które są wyschnięte, przez co wyglądają jak taki kurz w rogach domu. By the way, w oryginalnym projekcie na strychu było okno dachowe, ale jednak stwierdziłem, że w nowej wersji zwyczajnie się jego pozbędę, gdyż jak dla mnie nie pasuje to do aktualnego wystroju. A co z basem? No, nie ma basu. Ale zaraz będzie, o! Ale masuje. Z lasem. A właśnie, a propos lasu, to przechodzimy do kolejnego kroku, czyli do kroku 8, czyli okolicy domu. W sumie mógłbym o nim opowiadać dużo, ale stwierdziłem, że streszczę go po prostu do kilku słów, gdyż nie ma za bardzo się tutaj nad czym rozwodzić. Ten krok to zwyczajnie podmienianie bloków na inne, stawianie dziwnych konstrukcji z płotków, jeszcze więcej podmieniania bloków, spanie, rozmawianie, wysadzanie, zatrawianie, zalewanie, budowanie gór z kamienia, tworzenie mini wodospadów, ponowne wysadzanie, niszczenie i done. Teraz już wiesz, jakich materiałów użyć, jaki kształt przybrać i co zmienić w twoim starym, nowym domu. Te kilka prostych kroków pozwoliło ci odbudować twój wymarzony dom. Jeżeli tego typu materiał ci się spodobał, to pokaż swoją aktywność pod filmem, abym mógł w niedalekiej przyszłości kontynuować co jakiś czas taki odmienny styl materiałów. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam i cześć.